Podsumowując tytuły wydane w ubiegłym roku, chciałam pokazać Wam najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży. Numerem jeden jest książka Wiłka Smocza Dziewczynka Antoniny Kasprzak wydana nakładem wydawnictwa BIS. Jest to opowieść o Poli, jej młodszej siostrze Bułce i tajemniczej dziewczynce Wiłce. Pola i Bułka nie mają zbyt łatwego dzieciństwa. Ich mama właśnie trafiła do szpitala, a tata jest w rozjazdach. Dziewczynkami opiekuje się ich dość postrzelona ciocia, natomiast najbardziej odpowiedzialna z całej grupy jest Pola. I chociaż chodzi dopiero do jednej z pierwszych klas szkoły podstawowej, ma w sobie bardzo dużo determinacji, rozsądku i to ona opiekuje się najbardziej bułeczką. Jednak Pola jest przede wszystkim dzieckiem dzieckiem bardzo ciekawym, i gdy tylko udaje jej się Zauważyć tajemniczą dziewczynkę na korytarzu w szkole postanawia dowiedzieć się, kim ona jest. Tym bardziej, że dziewczynka gubi w tym czasie pierścionek, czy to przypadek. Pola podnosi ten pierścionek i krok po kroku próbuje znaleźć tajemniczą dziewczynkę. Kim jest? Czy jest to tytułowa wiłka? A jeśli tak, to kim jest wiłka i czemu tak dziwnie się nazywa? Wilka smocza dziewczynka, to historia o dzieciństwie. Ale także o tym, że często małe dzieci są dużo bardziej zorganizowane, dużo bardziej pomysłowe, dużo bardziej odpowiedzialne niż ich rodzice. To bardzo ciepła, pogodna, dowcipna, ale też wzruszająca historia, która spodoba się dzieciom w wieku wczesnoszkolnym, ale także ich rodzicom. Alkarz z Krakowa to była książka, której akcja rozgrywa się w tuż przed wybuchem II wojny światowej. Tytułowy lalkarz Cyryl ma mały sklepik w Krakowie, gdzie sprzedaje bardzo ładnie wykonane przez siebie zabawki. Pewnego dnia odkrywa w swoim warsztacie lalkę, która jest żywa, która potrafi mówić, która ma uczucia, która ma też marzenia. Jednak wszystko to dzieje się na tle wojny. Wojny, która nikogo nie oszczędza, która. Krzywdzi tych najsłabszych. Lalkarz z Krakowa to książka bardzo wzruszająca. Autorka z ogromną empatią pokazuje, jak ludzie w obliczu nieszczęścia, w obliczu cierpienia, w obliczu wszechobecnie dziejącej się krzywdy potrafią zachować lub zapomnieć o swoim człowieczeństwie. Książka Lalkarz z Krakowa kierowana jest raczej do starszych dzieci, do tych kończących szkołę podstawową albo uczniów liceów. Piękny język i styl autorki przypadną z pewnością do gustu również dorosłym czytelnikom. Trzecim tytułem jest Ciasto ze Szczyptą Nadziei, Sary Morfitz-Gerald, wydanej nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. Główny bohater książki, Oscar, piecze najlepsze tarty jabłkowe. Przyjaźni się z Meg, która mieszka naprzeciw niego, i dzieciaki wspólnie spędzają. Czas? Często rozmawiając ze sobą ze swoich okien do późnych godzin nocnych. Jednak gdy Meg wyjeżdża w podróż z rodzicami na drugi koniec świata, Oskar postanawia, że utrzyma za wszelką cenę kontakt ze swoją najlepszą przyjaciółką. Jednak dzieląca ich odległość, inne sytuacje i problemy rozluźniają kontakt. Dodatkowo okazuje się, że do domu Meg wprowadza się inna dziewczyna, która zaczyna uczęszczać również do szkoły Oskara. Pod pozorem Chęci zawarcia znajomości z Oskarem, za się z nim, tak naprawdę knuje swoje plany. Okazuje się, że obmawia chłopaka, oczernia go, okłamuje innych uczniów szkoły, przez co Oskar, z ogólnie lubianego chłopaka, staje się po prostu pośmiewiskiem. Ten optymista też w pewnym momencie się po prostu załamuje. Książka opowiada o tym, jak słowa, jak krzywdy, jak szykanowania mogą załamać nawet najbardziej pogodną osobę. Książkę czyta się błyskawicznie, z ogromną ciekawością zagłębiając się w kolejne przygody Oskara i Meg i zastanawiając się, co wydarzy się na kolejnych stronach. Książka kierowana jest przede wszystkim do y, uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. czwartym już tytułem, który chciałabym Wam zaprezentować, jest książka o księżycu z komina domu na wzgórzu, Ariadne Piepiórki, wydanej nakładem wydawnictwa Skrzat. Michał wraz ze swoją mamą przeprowadza się do nowego miasta. Szybko aklimatyzuje się w nowej szkole, jednak gdy chodzi tam już kilka dni, okazuje się, że uczęszcza do niej także chłopak, który jest szkolnym dziwadłem, który jest pośmiewiskiem. Wiktor rzeczywiście wyróżnia się w tłumie. Jest bardzo oryginalny, ma bujną wyobraźnię, nietypowo się ubiera i przez to dzieci z jego klasy śmieją się z chłopaka. Michał też nie chce mieć z nim wiele do czynienia. Pewnego dnia pani z przyrody zadaje dzieciom zadanie. Mają pracować w grupach. Michał uważa, że największym nieszczęściem, jakie go spotkało, było znalezienie się w grupie razem z Wiktorem. Jednak gdy poznaje chłopaka bliżej, okazuje się, że ten nie jest dziwakiem, ale bardzo mądrym i wrażliwym chłopcem. Książka o księżycu z komina domu na wzgórzu bardzo wzrusza, pokazuje, że inność wcale nie musi prowadzić do wykluczenia, że oryginalność to cecha naprawdę cenna. Książka kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, jednak wzruszy także ich rodziców. Książka opowiada o bezinteresownej przyjaźni, lojalności i o tym, że warto burzyć mury, a nie je stawiać. Tytułem piątym jest książka Anny Day Fandom, wydana nakładem wydawnictwa Jaguar. To książka kierowana do nastolatków, do miłośników antyutopii, powieści fantastycznych. Książek, które zabierają nas do zupełnie innego świata. Grupka młodzieży zafascynowana jest powieścią Taniec na Szubienicy. Znają tą powieść na pamięć, na wyrywki, yy, rozmawiają ze sobą dialogami postaci, wiedzą co, gdzie, jak i kiedy wydarzyło się w powieści. Pewnego dnia, będąc na zlocie fanów tańca na Szubienicy, bohaterowie powieści przenoszą się właśnie do swojej. Ulubionej książki. Nie wiedzą, jak to się wydarzyło, dlaczego i co właściwie w tej książce robią. Nie wiedzą również, jak wydostać się do własnego świata. W tańcu na szubienicy dominuje rasa Genuli, czyli genetycznie modyfikowanych nad ludzi i niedosków, czyli zwykłych śmiertelników, zwyczajnych ludzi. Oczywiście większość naszych bohaterów zaliczy się do niedosków i za wszelką cenę będą musieli walczyć. O przetrwanie, o życie. Jak im się to uda, na jakie trudności natrafią podczas swojej walki o życie i przetrwanie, tego dowiecie się z książki Fandom. To książka bardzo wciągająca, porywająca, niezwykle dynamiczna, zaskakuje na wielu etapach i trudno się od niej oderwać. Myślę, że to tytuł idealny dla miłośników fantastyki i prozy antyutopijnej. Kolejną szóstą książką, którą Wam proponuję, jest Bob, Wendy Mas i Rebeki Stead, wydanej nakładem wydawnictwa Kobiece Young. Książka opowiada o przygodach 11-letniej Olivii, która wraz z mamą i swoją dużo młodszą siostrą przyjeżdża do babci mieszkającej w Australii. Gdy Oliwia wchodzi do pokoju, w którym ma spędzić wakacje, okazuje się, że w szafie zamknięty jest dziwaczny stwór. Ni to zombie, ni to potwór, stwór zielony w przebraniu pomarańczowego kurczaka. Stworek ten twierdzi, że nazywa się Bob i że Oliwia kazała mu w szafie na siebie czekać. Dziewczynka nie pamięta o tym wydarzeniu z ostatniego wyjazdu do babci, ale próbuje pomóc Bobowi dowiedzieć się, kim jest i skąd wziął się w domu jej babci. Książka Bob to historia o przyjaźni, o tym, że nieważne że są różnice, ale to, czy się dogadujemy, czy potrafimy znaleźć wspólne zdanie. To także historia o tym, jak ważna jest miłość rodziców, jak bezinteresownym uczuciem obdarzają oni swoje dzieci. Boba czyta się szybko, jest to książka bardzo zabawna, dowcipna, ale też skłaniająca do refleksji. Spodoba się dzieciom ze szkoły podstawowej. Puszką numer 7 jest jej wysokość P Joan McGregor, również wydanej nakładem wydawnictwa kobiece Young. Peyton wie, że średni wzrost to błogosławieństwo. Wie to dlatego, ponieważ sama ma 180 cm i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno znaleźć ubrania, które by na nią pasowały. Spodnie mają za krótkie nogawki, swetry za krótkie rękawy, a gdy wreszcie dopasuje ubrania takie, które na długość będą jej pasowały, okazuje się, że są wielkości worka albo namiotu. Dziewczyna ma również problem z tym, by umówić się na randkę z chłopakiem. Ci co bardziej interesujący, jak nie trudno się domyślić, są po prostu od dziewczyny zdecydowanie niżsi. Gdy pojawia się zakład, w którym dziewczyna może wygrać 800 dolarów, a musi tylko umówić się na trzy randki i bal naturalny z chłopakiem, Peyton podejmuje to wyzwanie. Jednak nie tylko wygrana motywuje Peyton. Jak się okazuje, dziewczyna chce także spełniać swoje marzenia. Ma także problemy w rodzinie, o których nie do końca chce się zwierzać swoim przyjaciołom. Jej wysokość P to książka kierowana do nastolatków. Dowcipna, ale też wzruszająca i refleksyjna książka o tym, że warto spełniać własne marzenia. Numerem 8 jest książka Davida Williamsa, Gang Godziny Duchów, wydana nakładem domu wydawniczego Mała Kurka. Tom trafia do szpitala w wyniku szkolnego wypadku. Okazuje się, że na oddziale dziecięcym wcale nie jest nudno. Dzieciaki, chociaż po ciężkich operacjach albo mocno schorowane. Knują coś wieczorami. Początkowo nie chcą Toma zaangażować do swojej grupy, jednak po jego namowach i wielkich prośbach chłopak dołącza do ekipy. Okazuje się, że wieczory w szpitalu wcale nie muszą być przygnębiające, że uciekanie przed siostrą przełożoną może być fascynujące, a pomagający im w tym tajemniczy sanitariusz również ma do opowiedzenia. Ciekawą historię. Książka Davida Williamsa, jak wiele jego innych tytułów, jest przede wszystkim zabawna, ale niesie też morał, przesłanie, które bez problemu młodzi czytelnicy na pewno w książce znajdą. Przedostatnim, dziewiątym tytułem jest nieskończony wszechświat Maisy Day Christophera Edge'a, wydana nakładem wydawnictwa zielona sowa. Na swoje dziesiąte urodziny tytułowa Maisie Day bardzo czeka. Kiedy widzi z okien swojego domu, jak tata przygotowuje altankę, a mama piecze pyszne ciasta, bardzo się cieszy. Tylko siostra jakoś nie bardzo chce zaangażować się w przygotowania, jakoś nie bardzo cieszy się jej świętem. Ale Maisie Day nie przejmuje się tym. Jednak obok intensywnych przygotowań do urodzin Maisie Day pojawia się dziwny, równoległy wątek. Okazuje się, że dziewczynka wstaje tego samego dnia, szuka swoich rodziców, nigdzie ich nie znajdując, a gdy otwiera drzwi wejściowe do swojego domu, zioni na nią straszna ciemność. Czemu w jednym wątku urodziny mają się odbyć normalnie, a w drugim nikt Maisie nie towarzyszy? Czy od, odpowiedzią na zagadkę jest to, że dziewczynka jest genialnym naukowcem? który studiuje już na Uniwersytecie Otwartym. Czy wszechświaty równoległe istnieją i czym mogą nas zaskoczyć? Christopher Edge podejmuje wiele poważnych kwestii, przekłada je jednak na dziecięcy język i w ten sposób stara się zachęcić młodych czytelników do tego, by sami odkrywali fizykę, astronomię, czy zagłębiali się w zagadnienia nie do końca banalne i proste. Książka też opowiada o tym, jak jeden błąd, jedna zła decyzja może zaważyć na całym naszym życiu. Ostatnim, dziesiątym już tytułem, jaki chciałabym Wam pokazać, jest Dom cioci Lusi Krzysztofa Stręciocha, wydany nakładem wydawnictwa Adamada. To niewielka, cienka książka kierowana do najmłodszych dzieci, która opowiada o Holokauście, o wojnie, o cierpieniu, jakie zostało zadane przede wszystkim Żydom. Książka jest oszczędna w słowach, ale naładowana emocjami. W przystępny i jasny sposób pokazuje dzieciom, czym były okrucieństwa wojny i dlaczego sytuacja taka nie może się już nigdy powtórzyć. To już wszystkie książki, które mnie wzruszyły, zainteresowały albo zapadły głęboko w pamięć i które miałam okazję przeczytać w ubiegłym roku. A jakie tytuły Was szczególnie zainteresowały? O jakich Wy będziecie pamiętać i o jakich chcielibyście powiedzieć innym czytelnikom? Piszcie o tym w komentarzach.